zaczynały koło mnie padać pociski tak blisko, że ja już o tak tylko się zasłoniłem, leżałem na polu, no i myślę, no to już koniec ze mną. Już robiłem postanowienia, że do końca życia będę jadł, zgadzam się, jeść ryż, którego nie cierpiałem, bylebym z tego wylazł. W boju bolszewicy nakazali ludności zebrać z pól poległych i rannych i pozwozić na plac przed Domem Ludowym. Rannych polecili wnieść do Domu Ludowego, gdzie zamknęli ich na klucz, nie udzielając żadnej pomocy lekarskiej. Pozamykali również okiennice, aby nikt nie mógł wydostać się ze środka. Dopiero 2 października zjechała z Włodawy sowiecka kolumna sanitarna, niby w celu udzielenia rannym pomocy lekarskiej. Oczywiście wszyscy ranni zmarli z upływu krwi. Poległych i zmarłych z ran żołnierzy polskich obdarto z mundurów, a dokumenty złożono na stos i spalono. Umundurowaniem podzielili się żołnierze sowieccy i miejscowi Ukraińcy. Maszerująca na zachód grupa oddziałów Korpusu Ochrony Pogranicza dociera w nocy w rejon Wytyczna. Żołnierze usiłują połączyć się z generałem Klebergiem. W tym samym miejscu nad ranem pojawiają się ścigający Polaków Sowieci. Czerwonoarmiści atakują Wytyczno i zdobywają je około 8 rano. Do niewoli dostaje się blisko 400 polskich żołnierzy. Następnie Sowieci usiłują zaatakować wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Wytyckiego, ale zostają ostrzelani przez polską artylerię oraz karabiny maszynowe, ustawione m.in. na pływających łodziach. Znajdujący się na otwartej przestrzeni sowiecki batalion strzelców ponosi ciężkie straty i musi wycofać się na tyły. Ale nad Polakami krążą sowieckie samoloty, ostrzeliwując polskie pozycje i korygując ogień rosyjskiej artylerii. Co prawda polscy artylerzyści odpowiadają ogniem, ale przewaga Sowietów jest wyraźna. Żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza zaczyna brakować amunicji i strzelają coraz rzadziej. Niemcy, cała ta armia jak wkraczała, to oni podzielili się na mniejsze oddziały, ale duże dość, i chodzili po całym mieście. Więc wszędzie ich było pełno, tym swoim krokiem takim straszliwym idących wszystkimi ulicami. Ciągle się człowiek natykał, oni obejmowali w posiadanie miasto. I to było okropne. Do południa stolica zostaje całkowicie opanowana przez jednostki niemieckie. Hitlerowcy przejmują m.in. komendę miasta i przez megafony na ulicach nadają komunikat o zajęciu Warszawy. Razem z oddziałami wojskowymi do miasta wkraczają pierwsze oddziały policyjne i bezpieka. W Alei Szucha zagospodarowują budynki, które staną się osławionymi katowniami hitlerowskimi. W centrum odbywa się pierwsza hitlerowska defilada, którą odbiera dowódca generał Kempf. Tymczasem prezydent Warszawy Stefan Starzyński odmawia generałowi Rumlowi wspólnej ucieczki za granicę. Przynajmniej na początku Starzyński stara się uniezależnić pracowników miasta od okupanta. Nakazuje wypłacenie wszystkim kilkumiesięcznych poborów. Natychmiast po zajęciu miasta Starzyński trafia pod stałą obserwację gestapo. 3 tygodnie później hitlerowcy aresztują prezydenta i przewożą do więzienia na Pawiaku. Starzyński po raz drugi odmawia propozycji ucieczki. Obawia się, że zbyt wielu niewinnych ludzi może za nią zapłacić życiem. W końcu Niemcy wywożą go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam zostaje zamordowany. Polscy żołnierze walczą na Helu w okolicach Kuźnicy, odpierając wszystkie niemieckie ataki. Polacy mają za plecami jeszcze 4 linie obronne, z najmocniejszą, betonową, w okolicach Jastarni. Jednak kontradmirał Unrung, dowódca wojsk polskich na wybrzeżu, decyduje się prosić o zawieszenie broni. Obrońcy nie mają już amunicji, nie mają żywności, a po kapitulacji innych punktów oporu admirał nie widzi dalszego sensu wykrwawiania od miesiąca walczących żołnierzy.
O godzinie 14 następuje zawieszenie broni. Na 5 minut przed końcem walk Polacy strącają niemiecki samolot. Jeszcze jeden z kilkudziesięciu, jakie hitlerowcy tracą nad półwyspem. Także jeden z niemieckich trałowców nadziewa się na minę postawioną przez polski okręt podwodny i tonie w okolicach Jastarni. Polska delegacja przepływa niemieckim okrętem do molo w Sopocie i udaje się do Grand Hotelu, gdzie mieści się siedziba niemieckiego dowództwa. Wieczorem Polacy podpisują układ o kapitulacji. Hitlerowcy mogą zająć Hel następnego dnia o godzinie 11. Jeden z polskich negocjatorów, kapitan Kasztelan, zostanie później wydany w ręce gestapo, skazany na karę śmierci i ścięty w Królewcu. To rewanż za przedwojenną, skuteczną pracę kapitana w kontrwywiadzie. Jak na mnie leciały pociski, nie wiem skąd i jak, a ja leżałem i sobie myślałem, że już postanowiłem, że do końca życia będę ryż jadł. A ryż, nie wiem dlaczego przed wojną, czy moja rodzina, czy coś, nie potrafili gotować, bo gotowali tak, że to była papka. To nie były ziarna ryżu, tylko papka. I tego nienawidziłem. I dlatego już jak byłem w takiej sytuacji, to już powiedziałem sobie, no będę jadł do końca. No owszem, jeszcze zobowiązałem, przysiągłem sobie wtedy, że odbędę pielgrzymkę do Częstochowy, tak. Się bardzo nie wywiązałem z tej pielgrzymki, no ale... A z ryżu? Z ryżu teraz jest zupełnie inny, bo jest sypki. To teraz ja jadam, nie przepadam, ale jadam. Na Helu polscy żołnierze przystępują do niszczenia broni. Wysadzają m.in. baterię Laskowskiego, palą dokumenty, niszczą szyfry. Kilkunastu oficerów i marynarzy, którzy nie chcą iść do niewoli, za pomocą niewielkiej rzecznej motorówki Batory usiłuje przedostać się przez Bałtyk do Szwecji. Omijając kolejne niemieckie linie dozorowania, docierają aż do Gotlandu. Tu w ostatniej chwili ratują ich szwedzkie okręty obrony wybrzeża, które oddają ostrzegawczą salwę w kierunku okrętów niemieckich i zmuszają hitlerowców do zawrócenia. Wszyscy polscy marynarze zostają internowani. Pamiętam pierwszy deszczyk, taki kapuściak, bo przedtem były upały, ale pamiętam pierwszy deszczyk spadł i było ciemno, to na wysokim brzegu wschodnim już byli Rosjanie i strzelali do nas. Dlatego powiedziałem, że od tego dnia twierdzę, że 5 minut mnie dzieliło od Katynia. Żołnierze z tak zwanej grupy Zieleniewskiego, próbując przedostać się do SAN-u, zostają pod Momotami okrążeni przez połączone siły niemiecko-sowieckie. Pułkownik Zieleniewski wobec braku amunicji decyduje się skapitulować przed oddziałami Armii Czerwonej.
Rosjanie zapewniają o natychmiastowym wypuszczeniu do domów po zdaniu broni żołnierzy szeregowych, a oficerów po ich spisaniu. Stanie się jednak inaczej. Część polskich żołnierzy zginie w Katyniu, a większość zostanie osadzona w łagrach. Niektórzy polscy żołnierze, obawiając się sowieckiej niewoli, będą usiłowali wydostać się z okrążenia na własną rękę. W wyłapywaniu ich pomogą Niemcom i Sowietom miejscowi Ukraińcy. 1 października, gdy oddziały Wehrmachtu oficjalnie obejmowały swe władanie stolice Polski, jej prezydent i bohaterski komisarz cywilny przy dowództwie obrony Warszawy, Stefan Starzyński, po raz drugi już odmówił ucieczki ze swego ukochanego miasta. Ten mianowany przecież przez władzę, a nie wybrany w wyborach, prezydent stolicy, inicjator wspaniałego planu Warszawa w kwiatach i zieleni, inicjator znakomitego 4-letniego planu rozbudowy Warszawy, którego realizację przerwał wybuch wojny, zyskał sobie trwałe miejsce w sercach warszawiaków już przed wojną. I kiedy 23 września w ostatnim swoim przemówieniu radiowym mówił, że Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i chwały, miał rację. I mamy rację my, mówiąc dzisiaj, że zamordowany przez Niemców w nieznanym czasie i nieznanym miejscu Stefan Starzyński, symbolem tego czasu wielkości i chwały Warszawy, pozostaje. Kapitan mówi, otworzyć ten grób, ostrożnie otworzyć ten grób, zobaczymy, kto tu leży. Jak dać im odkopywać? Odkopali dwie kobiety. Nosy tu pozacinane, oczy wydłubane i mężczyzna skrępowany też, linku od bielizny, taką jak to powieszają kobiety, skrępowane. Rękę ucięte. Okropnie ten widok, to ja stale do śmierci będę miał pana widzieć. W kierunku oddziałów samodzielnej grupy operacyjnej generała Kleberga, zgrupowanej w okolicach Kocka, zmierza od południa niemiecka 13. Dywizja z rozkazem zniszczenia ostatniego polskiego wojskowego zgrupowania bojowego. Polacy po otrzymaniu informacji o kapitulacji Warszawy, której szli na odsiecz, chcą ruszyć w Góry Świętokrzyskie, by tam kontynuować walkę w dogodniejszych warunkach. Po drodze planują przejść przez Dęblin, w którym przed wojną znajdowały się olbrzymie składy broni i amunicji. Generał Kleberg ma nadzieję, że Niemcy nie zdołali ich jeszcze opróżnić. Zmierzająca w kierunku Polaków niemiecka 13. Dywizja dodatkowo otrzymuje wsparcie 29. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej. Pod koniec bitwy pod Kockiem da to Niemcom dwukrotną przewagę liczebną. Pierwsi zostają zaalarmowani ułani z kawaleryjskiej dywizji Zaza. Jeszcze wczoraj wieczorem rozbili kilka hitlerowskich zwiadowczych pojazdów pancernych, a teraz zbliżają się do nich właściwe siły niemieckie. Na niebie przez jakiś czas krąży niemiecki samolot rozpoznawczy, ale potem wali się w płomieniach na ziemię, strącony przez dwa sowieckie myśliwce. Polacy nie mają czasu cieszyć się z pomyłki wrogów. Niemcy atakują Serokomle od strony Harlejowa, chcąc z marszu zająć wieś, ale 5. Pułk Ułanów kontratakiem na bagnety odrzuca hitlerowców, rozbijając część ich sił. Na przedpolach Serokomli ginie m.in. dowódca niemieckiego batalionu. Do niewoli dostaje się 80 żołnierzy z hitlerowskiego pułku piechoty zmotoryzowanej. Pojmany razem z nimi oficer urządza zbiórkę jeńców i melduje ich polskiemu dowódcy. Serokomla cała paliła się. Artyleria nieprzyjaciela przenosiła ogień na tyły. Niemieckie natarcie, montowane kilkakrotnie, nie dało pożądanego skutku. W godzinach popołudniowych wyszły nasze przeciwnatarcia. Serokomle trzymaliśmy do 3 października, ponieważ piechota spóźniła się o 24 godziny. Wykonaliśmy trudne zadanie bardzo szczupłymi siłami. Brygada mogła rzucić do natarcia 100 ułanów, czyli 10 razy mniej niż Niemcy. Wynikiem bitwy był rozbity batalion nieprzyjaciela, zabity dowódca batalionu major Czmarek i 13 oficerów. Do niewoli wzięto 5 oficerów i 180 żołnierzy. Rozbito 3 czołgi. Zabitych i rannych Niemców było 400. W natarciu nasi głodni, zmęczeni bez amunicji i artylerii, szli naprzód kilkakrotnie, uderzając na bagnety. Niemcy ani razu nie przyjęli walki na białą broń.
Raz pamiętam tylko, że leżałem na polu i myślałem, że ubiją, a raz leżałem na polu i jechał na mnie czołg. Czołg zasuwał wyraźnie, widzę, warcie takie i zasuwa. To ja leżę głowę w piasek i czekam, co będzie dalej. No i nie wiem, jakoś to, że mnie szlak nie trafił, no to, bo jestem tutaj i żyję. To tylko tyle. Pułk Ułanów Grochowskich otrzymuje rozkaz obejścia hitlerowców przez błotnistą dolinkę i zaatakowania ich od tyłu. Szwadron rotmistrza Cyngota rusza do ataku, ale na odkrytym terenie zostaje zasypany ogniem karabinów maszynowych. Ułani próbują się chować w nielicznych nierównościach terenu. Nie wszystkim to się udaje. Ciężko ranny pada celowniczy polskiego CKM. Jego miejsce zajmuje dowódca szwadronu rotmistrz Cyngot i otwiera ogień do kontratakujących Niemców. Zaskoczeni hitlerowcy chwilę wcześniej, pewni zwycięstwa, przerywają atak i wycofują się. Rotmistrz Cyngot będzie prowadził ogień do samego końca, by umrzeć po walce z upływu krwi. Polacy wykorzystują zamieszanie wśród Niemców i ruszają do kolejnego ataku. Pierwszy zrywa się młody podporucznik Krzywobłocki, pociągając za sobą Ułanów. Za nimi podrywają się szwadrony rotmistrza Szeli i podporucznika Domańskiego. Przerażeni atakiem Niemcy rzucają broń i poddają się. Do niewoli dostaje się 200 hitlerowskich jeńców. Pod Kockiem i Talczynem, na południe od Ułanów, z niemieckimi czołgami walczą polscy żołnierze z dywizji oznaczonej kryptonimem Żoza. Hitlerowcy próbują podzielić na mniejsze grupy siły generała Kleberga. Ich atakujące z Kocka czołgi zostają zatrzymane przez polską baterię kapitana Głowackiego, który staje za pierwszą armatą kaliber 75 mm i bez przyrządów celowniczych niszczy po kolei trzy niemieckie maszyny. Po tym sukcesie Polacy muszą się schronić przed ogniem artylerii niemieckiej, która próbuje namierzyć stanowisko polskiej baterii. Walki będą toczyć się do wieczora. Niemcy zostają odcięci od swoich baz w Dęblinie, tracą prawie całą broń pancerną i dużą część artylerii. Do niewoli dostaje się kilkuset hitlerowskich żołnierzy. Polakom uda się tego dnia odepchnąć Niemców, zdobyć mniejsze miejscowości, a przede wszystkim nie dopuścić do podziału grupy. Ostatnie oddziały regularnego Wojska Polskiego odchodzą z Warszawy do niewoli. Stolica jest już w całości zajęta przez okupanta. Na Pawiaku zostają osadzeni pierwsi więźniowie, zakładnicy. 400 księży, zakonników i nauczycieli Niemcy traktują jako gwarancję swojego bezpieczeństwa. Część z nich w końcu i tak trafi później do obozów koncentracyjnych. W urzędzie telekomunikacyjnym hitlerowcy zwołują wspólną naradę swoich specjalistów i przedstawicieli polskiej telekomunikacji, chcąc jak najszybciej uruchomić zniszczoną łączność, przede wszystkim na potrzeby wojska. Niemcy doskonale orientują się w warszawskiej telefonii. Po ich stronie bierze udział w naradzie inżynier, który przed wojną pracował w Polsce w jednej z telefonicznych firm. No i następuje taki moment, że się otwierają drzwi, Niemiec ma na karabin na pasie, wchodzi i w otoczeniu, a na my w trójkę naprzeciwko niego. No i teraz on był przerażony, ten Niemiec, my też byliśmy i po polsku mówimy, czy się zdamy do niewoli, czy nie. No ale tak krótko rozważamy, jeśli zabijemy tego, to wieś pójdzie z dymem. A jeśli mówi, my pójdziemy, no to jeszcze może nam się uda w inny sposób zwiać. Po 31 dniach walk zakończyła się obrona Wybrzeża. Przez całą noc na Helu niszczono, topiono i zakopywano sprzęt. Od rana trwa pożegnanie dowódców z żołnierzami. Kontradmirał Unrung dziękuje im za postawę w ciągu całego miesiąca obrony. Żegna się również z oficerami. Rozlega się śpiewany przez wszystkich hymn Polski. Unrung przechodzi przed frontem korpusu oficerskiego i w milczeniu odchodzi do niewoli, wsiadając na specjalnie przybyły w tym celu na Hel hitlerowski okręt. Ten wywodzący się z niemieckiej rodziny, wspaniały dowódca polskiego Wybrzeża, doskonale zna język agresorów, ale przez cały pobyt w niewoli będzie rozmawiał z Niemcami tylko przez tłumaczy, twierdząc, że jego językiem jest język polski.
Straty polskich obrońców w walkach o Półwysep to około 100 zabitych i około 150 rannych. Do niewoli dostało się blisko 2000 polskich żołnierzy i oficerów. Straty niemieckie to kilkuset zabitych żołnierzy. Polacy zatopili jeden torpedowiec, dwa trałowce i trzy łodzie strażnicze. Uszkodzili też kilka innych okrętów, w tym pancernika Szlezwika-Holsztajna. Zestrzelili 36 samolotów. Po zajęciu Helu Niemcy gorączkowo poszukiwali polskich ciężkich dział. Nie wierzyli, że była tu tylko czterodziałowa bateria. 2 października w Moskwie Ludowy Komisarz Bezpieczeństwa Państwowego Ławrentij Beria przedkłada na piśmie propozycje dotyczące dalszego losu polskich jeńców wojennych, natychmiast zresztą zatwierdzone przez Biuro Polityczne Partii Sowieckiej. Propozycje te, jeśli chodzi o szeregowych, mówią o ich odesłaniu do domów bądź zatrzymaniu do dalszych pertraktacji ze stroną niemiecką w sprawie ewentualnego odesłania na drugą stronę okupowanej Polski. Dla oficerów postanowiono zorganizować osobny obóz w Starobielsku. Dla funkcjonariuszy wywiadu, kontrwywiadu, policji, żandarmerii osobny obóz w Ostaszkowie. Tydzień później postanowiono zorganizować jeszcze drugi obóz oficerski w Kozielsku. Te trzy nazwy, Kozielsk, Ostaszków i Starobielsk, zapiszą się wyjątkowo krwawymi zgłoskami w historii Polski. Więzieni bowiem tam oficerowie i funkcjonariusze staną się ofiarami zbrodni katyńskiej, największej ludobójczej zbrodni na jeńcach wojennych dokonanej w czasie II wojny światowej. Pierwsze transporty śmierci z tych trzech obozów wyruszyły dokładnie 6 miesięcy później. Kleberg podejmował właściwe decyzje o dyslokacjach swoich oddziałów, prawda? O miejscach postoju, miejscach do marszu i tak miał przegląd obszaru. To były oczy, które widziały. I on z tego bardzo, bardzo inteligentnie, bardzo rozsądnie korzystał. Poprzedniego dnia generał Otto, dowódca niemieckiej 13. Dywizji, poniósł klęskę w starciu z żołnierzami generała Kleberga w Sarokomli i pod Kockiem. Teraz chce uderzyć w dwóch miejscach, na Sarokomle oraz Pojizdów, by przepołowić i rozbić polskie wojska. Generał Kleberg zamierza natomiast uderzyć dywizją piechoty i kawalerią po lewym skrzydle, wiążąc część niemieckich sił pod Sarokomlą. W nocy polscy żołnierze przegrupowują się na wyznaczone pozycje, a niemieccy szykują do natarcia. Przewaga Niemców w sprzęcie jest ogromna. Polacy nie posiadają, w przeciwieństwie do Niemców, żadnej broni pancernej. Kleberg bardzo inteligentnie przeprowadzał tą swoją, taktycznie, niesłychanie inteligentnie, niesłychanie mądrze, to zwarcie się z tą niemiecką dywizją zmotoryzowaną. Mianowicie na zachodzie wyznaczył brygadzie podlaskiej kawalerii, w której myśmy byli, zadanie ochrony od zachodu, bo się słusznie przewidywał, że niewątpliwie nastąpi próba oskrzydlenia i od zachodu, czyli wzięcie grupy operacyjnej w kocioł. I Kleberg wciągał na północy w kierunku Adamowa, ustępował, planowo ustępował. Niemcy zdobywali ten teren, wchodzili, a na południu stawiał opór i przygotowywał uderzenie z rezerw swoich, czyli zmieniał front. Rano Niemcy rozpoczynają ostrzał artyleryjski szosy do Adamowa oraz polskich pozycji w Serokomli, Józefowie i Hordzieży. Ku Serokomli pod osłoną własnej artylerii ruszają oddziały hitlerowskiego pułku zmotoryzowanego. Przeciwko nacierającym natychmiast wyruszają jednostki polskiej 50. Dywizji Piechoty. Polacy nie są w stanie odeprzeć ataku, ale zatrzymują go na miejscu. Niemcy koncentrują ogień na obrońcach Serokomli. Polscy żołnierze z tak zwanego batalionu Wilk nie przepuszczają wroga dalej, ale ponoszą ciężkie straty.
ruszyło kontrnatarcie oskrzydlające w tym przypadku. Natarcie, które w sile jednej brygady kawalerii i jednego batalionu piechoty zmotoryzowanego na linijkach, chłopskich wozach. Wóz drabiniasty, który służy do wożenia zboża, drabiny zdjęte, zostaje linijka, dwa konie i 8 żołnierzy ze sprzętem, ze swoim wyposażeniem. Tymczasem Stalczyna i Kocka ruszają kawalerzyści i polska piechota. Początkowo suną szybko do przodu. W ciągu dnia zostają jednak wyhamowywani przez wielokrotnie większe siły niemieckie. Pomimo przewagi wroga, pod Białobrzegami i tutejszym Poznaniem Polacy rozbijają dwie baterie hitlerowskiej artylerii, roznosząc obsługę i niszcząc działa. Doszła nasza kawaleria, wycinając po drodze osłonę kompanii ciężkich karabinów maszynowych niemieckich w pień, wycięła w pień osłonę i załogę dwóch baterii artyleryjskich jako osłona sztabu generała Otto dowodzącego stroną niemiecką. On dostał drogą radiową natychmiast te meldunki od tych, którzy jeszcze nie dostali po łbie. No i zgłupiał, co się dzieje. Kto go atakuje? Dlaczego go atakuje? Dlaczego jest tak blisko? Dlaczego jego osłona bojowa jest wycięta w pień? Przecież zgłupiał, totalnie zgłupiał. Musiał zgłupić zresztą. Na czele grupy ruszającej do natarcia i złożonej z 40 ludzi staje dowódca Baonu, kapitan Konopka. Zdumionym oczom widzów przedstawia się widok niedowiary. Ta garstka, mimo ognia artylerii i piechoty nieprzyjacielskiej, ciągle prze naprzód. Nikt nie pozostaje w tyle. Dochodzą już na odległość szturmową 100-150 metrów. W tej sytuacji wyłania się niespodzianie zza wzgórza czołowe przeciwuderzenie nieprzyjaciela, złożone co najmniej z silnego baonu piechoty. Zdawało się, że wyjścia nie ma żadnego. Nacierający mogą tylko poddać się lub zginąć. W tej krótkiej, napiętej dla obserwatorów chwili nie widać ani jednego faktu ucieczki. Nikt się nie cofa. Kapitan Konopka daje rozkaz wycofania się i przebijania do tyłu. Rozkaz wykonują z największym opanowaniem, mimo zamknięcia odwrotu przez nieprzyjaciela ogniem zaporowym. Tylko 23 udaje się przebić. Ani jeden, poza rannymi, nie dostał się do niewoli. Płoną Wola Głowska, Serokomla i Kock. Pod wieczór generał Kleberg postanawia skupić swoje oddziały w Lasach Głowskich i stamtąd poprowadzić atak następnego dnia. Doskonale zdaje sobie sprawę, jakie ciosy zadał 13. Niemieckiej Dywizji Zmotoryzowanej, ale wie też od swoich zwiadowców, że od Warszawy zbliża się kolejna niemiecka dywizja zmotoryzowana, rzucona na pomoc rozbijanej 13. Walczący pod Kockiem Niemcy wysyłają wołanie o pomoc we wszystkie strony. Żołnierze dywizji Kobryń przechwytują hitlerowskiego łącznika, który pędzi na wschód do Rosjan z prośbą o pomoc wojskową. Ale Rosjanie nie kwapią się z pomocą. Ich oddziały przesuwają się za linię demarkacyjną, którą stanowi rzeka Bug. Blokowani ostrzałem artyleryjskim i ogniem z broni maszynowej, żołnierze Kleberga przez cały dzień nacierają z uporem na niemieckie pozycje. Ciężkie walki toczą się na wschód od Pojzdowa pod Annopolem, gdzie pułkowik hitlerowskiej piechoty stawia opór 130 żołnierzy kapitana Koguta. Wytrzymają niemieckie natarcia i bardzo silny ostrzał, ale okupują to wielkimi stratami. Wola Głowska przechodzi z rąk do rąk, by w nocy ostatecznie zostać podzielona pomiędzy walczące strony. Polscy żołnierze wciąż wyprzedzają niemieckie natarcia i ofiarnie atakując, zadają hitlerowskiej dywizji poważne straty. Generał Otto także otrzymał meldunki drogą miał przewagę ogromną nad nami, a tutaj meldunki dochodziły drogą konną, przywozili to konni, prawda, na papierku. A ponieważ brał tęgo w skórę, no to zaczął szanować to wojsko i przeciwnika i zaczął szanować, powiedzmy, ten manewr. Zdawał sobie sprawę, że dzieje się coś, czego on nie rozumie i nie ma przeglądu. Ni z gruszki, ni z pietruszki wyszło na tarcie, które zagroziło i jego tyłom, miejscu dowodzenia. Wieczorem
We dworze w Turzystwie zbierają się na odprawie oficerowie grupy Polesie. Generał Kleberg wyznacza zadania na następny dzień. Chce zniszczyć do końca 13. niemiecką dywizję zmotoryzowaną, aby potem wszystkie swoje siły zwrócić przeciw nadciągającym hitlerowskim posiłkom. Polskie oddziały meldują o nieuchronnie kończącej się amunicji. Kleberg chce ją zdobyć na przeciwniku, by przedrzeć się do polskich przedwrześniowych magazynów w Dęblinie. Nocą na łowy wychodzą grupy polskich zwiadowców, którzy mają dostarczać szczegółowe informacje o siłach i ruchach wroga. Postanowił zdobyć stawy pod Dęblinem, największe magazyny amunicyjne armii, Wojska Polskiego, w ogóle w Polsce. No ale Niemcy przejrzeli jego zamiary i nim tam doszedł, no to te nie zdążyli ewakuować tych zapasów amunicyjnych i uzbrojeniowych, wysadzili to w powietrze. W Maksymilianowie koło Bydgoszczy Niemcom udaje się zaskoczyć jeden z ostatnich oddziałów nieistniejącej już właściwie Armii Pomorze. Resztki 3. Kompanii 34. Pułku Piechoty wraz ze swoim dowódcą, porucznikiem Cielenkiewiczem, przez cały miesiąc walczyły z jednostkami niemieckimi w lasach Korytarza Pomorskiego, których hitlerowcy zajęli już na początku kampanii. Były to walki typowo partyzanckie, prowadzone na tyłach wroga. Polacy niszczyli linie telefoniczne, nękali przedstawicieli nowej administracji i małe oddziały hitlerowskie. W dniu niemieckiej zasadzki kompania porucznika Cielenkiewicza składała się tylko z 13 żołnierzy. W poszukiwaniu ważnych dokumentów Niemcy od 2 dni przeszukują budynki wojskowe i rządowe w Warszawie. Szczególnie aktywni są oficerowie Abwery, niemieckiego wywiadu wojskowego. Jeden z nich, kapitan Bulang, odnajduje na terenie Fortu Legionów archiwum 3. ekspozytury polskiego wywiadu z Bydgoszczy. Teczki majora Rzechonia, zapomniane w ogólnym bałaganie, wpadają teraz w całości w niemieckie ręce. To prezent, jakiego hitlerowcy nie spodziewali się w najskrytszych marzeniach. Pełna dokumentacja znakomitej części antyniemieckich operacji polskiego wywiadu z opisami akcji i nazwiskami agentów. Walter Schellenberg, szef Służby Bezpieczeństwa Rzeszy, stwierdził, że zawartość archiwum jest zdumiewająca. Materiały odnalezione w forcie pozwoliły Niemcom wyjaśnić zagadki częstych wpadek ich agentów oraz niepowodzeń własnych akcji wywiadowczych. Niezniszczenie i odnalezienie przez Niemców tej dokumentacji to największa klęska w historii polskiego wywiadu. Pierwsze pismo konspiracyjne ukazujące się w okupowanej już przez Niemców w Warszawie od 3 października nosiło tytuł Monitor Informacyjny. Drugie, wydawane od 10 października, nosiło tytuł Polska żyje. Niezwykła wprost popularność tego pisma w całej okupowanej Polsce do wiosny 40 roku tłumaczy się m.in. samym już tytułem, a pamięć o bohaterstwie żołnierzy, oficerów i ludności cywilnej Polski w obliczu przeważającej agresji dwóch wrogów stała się jednym z ogniw spajających jednolitość społeczeństwa wobec wroga do końca II wojny światowej. I wtedy wyszło bohaterstwo, okazało się bohaterstwo naszego dowódcy. On wstał i poprowadził atak na Bagnety. My byliśmy już, wie pan, no, do takiego stopnia już i wyczerpani, zdeterminowani, że na albo wóz, albo przewóz. Trzeci dzień toczy się bitwa pod Kockiem. Jednak ani Polacy, ani Niemcy w ciągu 2 poprzednich dni nie byli w stanie osiągnąć zdecydowanej przewagi. Walki toczą się ze zmiennym szczęściem. Polacy, twardo broniąc swoich pozycji, odpierają niemieckie ataki. Z kolei kontruderzenia żołnierzy generała Kleberga zatrzymywane są dzięki przewadze niemieckiej artylerii i broni maszynowej. Niemcy zamierzają 4 października siłami 2 dywizji zmotoryzowanych otoczyć polskie oddziały, rozdzielić je na 2 części, po czym wreszcie zniszczyć.
Nadciągające z północy jednostki mają uderzyć na Fiłkówkę, a walcząca cały czas z Polakami 13. Dywizja Zmotoryzowana atakować ma z południa Adamów. Rewolwer miałem dobry i to. Karabin jaki znalazłem. Do natarcia. Moi żołnierze zostawili te karabiny maszynowe. Bo rozkaz poszedł po linii. Bagnet na bronę, atakujemy. Już nie było, no gdzie pana 100 metrów będzie strzelał do czego? Do ściany ziemnej. I Niemcy wtedy już nie wytrzymali nerwowo, zaczęli uciekać. Ale nie było innego wyjścia. Bo jak, tak jak mówię, jak żołnierz zalegnie pod wpływem wielkiej siły ogniowej nieprzyjaciela, będzie w ciągu 15 pół godziny wystrzelany cały oddział. XIII Dywizja Hitlerowska rusza w dwóch kierunkach. Jedna jej część przemieszcza się na północny wschód od Kocka z zadaniem oczyszczenia tego rejonu polskich oddziałów, które nie zdążyły schronić się do lasów Dułowskich. Druga część rusza na północ, na Adamów oraz na zachód w kierunku Woli Gułowskiej. Niemcy, chcąc zdobyć Adamów, uderzają na polskie pozycje w miejscowości Czarna. Ich silny ostrzał artyleryjski dziesiątkuje polskie bataliony Wilk i Olek z dywizji kawalerii Zaza, powodując dodatkowo duże straty w sprzęcie obu ugrupowań. Polacy muszą wycofać się w kierunku Adamowa, ale po drodze zajmują nowe stanowiska obronne. Dochodzi do kolejnej walki z Niemcami. I znów po zaciętym boju polskie bataliony wycofują się, ale ostatecznie, na koniec dnia, linia obrony zostaje wyznaczona na wysokości Adamowa. Jak ja wlazłem na drzewo, to zobaczyłem wyraźnie, jak strzelają armaty niemieckie, bo płomienie takie. O. Więc z tego drzewa mówię temu mojemu dowódcy, że mogę pokierować ogniem baterii. No on mówi, dobrze, to niech podchorąży prowadzi. Żeby się wstrzelać w cel, prowadzi się, wydaje się rozkazy dla jednego działa, które odpowiednio, mówi się tam 20 stopni, powiedzmy, przesuń w lewo, wydłuż o tam 200 metrów czy coś. Takie wstrzelanie się potrzeba no, od 5 do 10 strzałów, bo dlatego, że przecież są i różne warunki atmosferyczne, które trzeba uwzględnić. To w takie czasy były i wiatr, i to wszystko ma wpływ na bieg na pocisku. Jak ja się nareszcie już tak strzeliłem, że mówię, że no to możemy całą baterią strzelać, to on mnie mówi, nie, bo się odsłonimy, będą wiedzieli, gdzie nasze stanowisko. No. W południe Niemcy ruszają na zachód, na Wolę Gułowską i po zaciekłych walkach zdobywają ją. Bez wsparcia polskiej artylerii polscy żołnierze nie byli w stanie zablokować niemieckiego ataku. Porozrzucane siły toczą zaciekłe bitwy, szczególnie w okolicach kościoła w Woli Gułowskiej i cmentarza we wsi Turzystwo. Miejsca walk wielokrotnie przechodzą z rąk do rąk. Żołnierze walczą na bagnety, na granaty, kolbami karabinów. Kolejne polskie kontrataki organizowane, by odbić wieś, nie przynoszą rezultatów w ciągu dnia. Oddziały hitlerowskie szczególnie mocno obwarowały się na terenie klasztoru i cmentarza w Woli Gułowskiej. Polscy żołnierze Grupy Polesie ponoszą tu duże straty pod ostrzałem ciężkiej broni maszynowej. Udaje im się natomiast pod wieczór wyprzeć Niemców z cmentarza w Turzystwie. Polacy atakują wzmocnieni posiłkami z rezerwowej 60. Dywizji Piechoty. W zaciętej walce wręcz wyrzucają hitlerowców z zajętego przez nich cmentarza i tu ustanawiają swoje linie obronne. Dalszy atak w kierunku Woli Gułowskiej zostaje przerwany przez zapadającą ciemność. Temu dowódcy pułku mówię, że bateria strzela, tak jest, bateria strzela, a nie strzelała wcale.
to było ogromne dla mnie przeżycie, bo nie wiedziałem, co robić. No. A ponieważ i tak był taki straszny, kanonada taka, to rzeczywiście ani się pułkownik nie poznał, ani nikt się nie poznał. To ja wybrałem takie wyjście, że strzela, żeby nie skompromitować mojego dowódcy. W znacznym stopniu wpływ na sytuację pod koniec dnia miał brak decyzji o wcześniejszym wykorzystaniu gotowych do walki odwodów. Głównie 60. Dywizji Piechoty pułkownika Eplera. Uderzenie rezerwowych oddziałów mogło doprowadzić do zniszczenia niemieckiej 13. Dywizji, która w kilkudniowej walce z oddziałami generała Kleberga poniosła już bardzo duże straty. Jej rozbicie pozwoliłoby polskiemu dowództwu skupić się na walce z nadciągającą od północy kolejną niemiecką dywizją, której nadejście Polacy opóźniają, stawiając na drogach liczne zapory. 4 października to ostatni dzień aktywności polskiego lotnictwa. Uczestniczący tego dnia w powietrznych walkach piloci mogą jedynie obrzucać Niemców zwykłymi granatami ręcznymi. Pierwszym, który zakończył walkę, był jedyny lotnik naszej grupy, porucznik Piorunkiewicz. Latał na szkolnym RWD, zbrojny tylko w swój pistolet. Rozpoznawał kolumny i skupiska bolszewickie i niemieckie, przepędzany niemiłosiernie przez opancerzone samoloty nieprzyjacielskie. Po każdym lądowaniu zaklejał niezliczone dziury w płatach, kadłubie, a nawet w siedzeniu pilota. Naprawy uskuteczniał płótnem wiejskich gospodyń. Nie wiadomo, jakim cudem wychodził ze wszystkich opresji. I nieraz zdawało się, że spod gruzów samolotów wyciągniemy tylko zwłoki dzielnego pilota. W przededniu bitwy, gdy wyszła benzyna, a samolot miał więcej dziur jak całych miejsc, zameldował, że służba jego skończyła się. Mówił, że będzie starał się dostać do Francji. Czy doszedł? Nigdy się nie dowiedzieliśmy. W Berlinie Adolf Hitler podpisuje dekret o amnestii obejmującej wszystkie niemieckie przestępstwa, jakich dopuścili się w okresie kampanii żołnierze Wehrmachtu i SS wobec Polaków na okupowanych polskich obszarach. Ale tego października granicę polsko-węgierską w drodze do Francji przekracza generał broni Kazimierz Sosnkowski, dowódca frontu południowego, który sporą sławę i popularność zyskał sobie, dowodząc walkami m.in. pod Lwowem. Był ostatnim tak wysokiego stopnia oficerem polskim, który przedarł się do Francji, by dalej walczyć. To symboliczne podkreślenie roli Francji jako tego miejsca, skąd dowodzono, kierowano walką i oporem polskim w czasie pierwszych miesięcy II wojny światowej, prowokuje czy skłania do postawienia pytania. Pytania, które brzmi: co jest ważniejsze? Co bardziej powinniśmy pamiętać? Czy to, że nasi najwięksi sojusznicy, Wielka Brytania i Francja, nie udzieliły Polsce realnej, efektywnej pomocy militarnej we wrześniu? Polska biła się w osamotnieniu. Czy to, że Francja, a później Wielka Brytania umożliwiły Polsce dowodzenie i kierowanie stamtąd i walką, i oporem? To pytanie warto pamiętać. Zwłoki są tak ciężkie, a my byliśmy pomordowani, że po prostu nie dało iść z tym ciężarem. To już ostatni dzień walki dużych zorganizowanych jednostek Wojska Polskiego. Jedyni, którym udało się przetrwać ponad miesiąc walk z dwoma wrogami, to otoczeni z północy i południa żołnierze samodzielnej grupy operacyjnej po lesie generała Kleberga. Dowódca niemieckiego 14. Korpusu, generał Wittersheim, zamierza w dniu dzisiejszym okrążyć i zniszczyć Polaków siłami dwóch dywizji zmotoryzowanych. Przewagę w ludziach ma prawie dwukrotną, a w sprzęcie bojowym niemal niepoliczalną.
Polacy nie dysponują już prawie żadnym cięższym uzbrojeniem. Generał Kleberg nie zamierza się jednak poddawać. Chce ostatecznie zniszczyć 13. Dywizję, z którą toczy walki od 4 dni, oraz zablokować świeże niemieckie oddziały, które nadeszły poprzedniego dnia z północy. Osłabionym i wykrwawiającym się Polakom zaczyna jednak już brakować amunicji. Poszło kontrnatarcie znowuż, prawda, odzyskaliśmy teren, to znaczy generał Kleberg odzyskał teren. Kościół Woli Głoskiej, który 5 października 5 razy przechodził z rąk do rąk, jako bardzo łakomy obiekt, dający możliwość wglądu w pozycję przeciwnika, tak Niemcom, tak jak i nam. Dlatego tak zależało nam na tych wieżach kościelnych, bo stamtąd można było kierować tym ogniem. W tym samym czasie, gdy Niemcy rozpoczynają atak na Adamów, na Wolę Głowską wychodzi uderzenie polskiej 60. Dywizji Piechoty. Polacy wdzierają się na tyły niemieckich oddziałów, zajmują Helenów, atakując jednocześnie bardzo silnie umocnione stanowiska w klasztorze w Woli Głowskiej. Polacy w swoim ataku podchodzą tak blisko pozycji niemieckich, że artyleria po obu stronach musi przerwać ogień, aby nie razić własnych żołnierzy. Słychać jęki zabitych, wołanie o pomoc, to jest coś strasznego. Panowie, to trzeba być na miejscu i przeżyć, bo to trudno opisać. I w pewnej chwili widzę, jak major Bartula wstaje, coś tam krzyczy, oficerowie wstają i bagnet na broń i do natarcia. Walka trwa kilka godzin. Ostatecznie Polacy zdobywają cmentarz i klasztor w Woli Głowskiej. Zdobyliśmy to wzgórze. Kościół się palił, tylko iskry leciały z tych dachów. Zobaczyłem, że Niemcy uciekają właśnie tam gdzieś, bo tam szła droga na Adamów. I pobiegłem w lewo przez taki lasek i strzelaliśmy, ile się tylko dało, za uchodzącymi Niemcami. I widziałem, jak Niemcy skakują od ciężarówki i odjeżdżają. Jednak polska dywizja piechoty ponosi w tych walkach duże straty. Ginie wielu żołnierzy i oficerów. Między innymi ulubiony przez swoich żołnierzy major Bartula, trafiony kulą w skroń. Jego batalion w walkach o Wolę Głowską stracił połowę żołnierzy. Na drodze do Gajówki o nazwie nomen omen Ofiara, która jest punktem opatrunkowym, przybywa coraz więcej polskich i niemieckich żołnierzy, którym starają się pomóc polscy sanitariusze. Dowódca 60. Dywizji Piechoty, pułkownik Epler, postanawia wykorzystać dotychczasowy sukces i uderzeniem na Harlejów wyjść na tyły niemieckiej dywizji. Kiedy około godziny 16 Niemcy ruszają do ataku, Polacy bronią się tylko karabinami, pozbawieni wsparcia własnej artylerii, która nie ma już amunicji. Polacy wytrzymują niemieckie uderzenie i puszczają się na wroga w ataku na bagnety. Niemcy w panice uciekają z pola walki. Tymczasem druga część polskiego zgrupowania pułkownika Eplera zdobywa Harlejów, niszczy niemiecką baterię i zaczyna zagrażać tyłom hitlerowskiej dywizji. Niemcy wycofują się, wstrzymując ogień. Ich dywizja poniosła klęskę. Jak śmiertelnie znużony, zmęczony, wróciłem do Gajówki, ona się nazywała Ofiara, w środku lasu. Stamtąd myśmy wyszli do ataku. Ja byłem tak zmęczony, ktoś mi powiedział, niech pan wejdzie do środka, to tam jakoś się pan prześpi. I ja tam wszedłem, było zapełnione chorymi, ale miejsce znalazłem pod stołem. I się położyłem i usnąłem jak kamień. Na stację kolejową Krzywda, w której znajduje się stanowisko sztabu grupy Polesie, spływają meldunki od poszczególnych oddziałów i od kwatermistrza. Generał Kleberg staje w obliczu generalnego braku amunicji i wyczerpania swoich oddziałów. Kolejna niemiecka dywizja, która już rozlokowuje się na północy, wydaje się w tej sytuacji nie do pokonania. Generał Kleberg łączy się telefonicznie z dowódcami poszczególnych dywizji i brygad, informując ich o podjętej przez siebie decyzji kapitulacji.
Większość z nich protestuje, wierząc, że po sukcesie dnia dzisiejszego uda im się poprowadzić żołnierzy do kolejnego ataku w dniu następnym. Generał Kleberg zgadza się ostatecznie, by część oddziałów przebijała się na południe na własną rękę. Ale ostatecznie do tego nie dojdzie, z obawy przed zdziesiątkowaniem tych, którzy pozostaną. Generał wydaje polecenie skontaktowania się z dowództwem przeciwnika i zakomunikowania mu o podjętej decyzji kapitulacji polskich oddziałów. Dowódca niemieckiej dywizji, generał Otto, który dopiero co poniósł klęskę, jest zdziwiony i jednocześnie zachwycony. Na propozycję polskich rozmów odpowiada pełnym kurtuazji listem, w którym zaprasza polskich dowódców do siebie. Rano, jak się obudziłem, ktoś mnie przygniata, to ktoś umarł w międzyczasie i ledwo się wygrzebałem spod tych zwłok. I wtedy się dowiedziałem, że nastąpiła kapitulacja. To było coś niezrozumiałego, nie tylko dla mnie, ale myślę dla wszystkich. No, nie mieściło się w głowie, jak to Polski nie ma, pójdziemy do jakiejś niewoli, człowiek był obłąkany. Adamów, Gułów, Wojcieszków, Glinne i Burzec spływają tego dnia krwią żołnierzy 50. Dywizji Piechoty i ułanów z Brygady Plis. Wieczorem niektóre kompanie liczą już tylko kilkunastu żołnierzy. Reszta poległa lub została ranna. Defiladę zrobili w Alejach Ujazdowskich. Wtedy chyba pierwszy raz w życiu człowiek poczuł nienawiść. Autentyczną nienawiść. I to nie to, prawda? Oni też wypełniali rozkazy, ale myśmy ich nie usprawiedliwiali absolutnie tym. Tylko straszna nienawiść. Do stolicy przybywa Adolf Hitler, by w centrum Warszawy przyjąć wielką, zwycięską defiladę swoich wojsk. Podczas gdy jego żołnierze przegrywają pod Kockiem, Hitler z nieskrywaną radością obserwuje przemarsz swoich oddziałów. Na czas trwania defilady hitlerowcy nakazali Polakom opuścić wszystkie domy na trasie przejazdu, a samo miejsce uroczystości otoczyli szczelnym kordonem. Te warunki bezpieczeństwa nie wystarczyłyby, aby ocalić Führera III Rzeszy. Na przewidywanej trasie konwoju Hitlera Polacy umieścili pod ziemią olbrzymią ilość ładunków wybuchowych. Losy II wojny światowej wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby ładunki zostały odpalone. Niestety, prawdopodobnie obawa przed straszliwą zemstą na mieszkańcach Warszawy spowodowała, że zrezygnowano z dokonania zamachu. Niemcy do końca o niczym nie wiedzieli. Trzydziestego piątego dnia wojny, 5 października, zaprzestała walki ostatnia wielka jednostka regularnych formacji Wojska Polskiego bijących się we wrześniu z dwoma wrogami. Samodzielna grupa operacyjna po lesie generała Kleberga, która skończyła w tym dniu bitwę pod Kockiem, zwaną wówczas także bitwą pod Wolą Głowską, usiłowała z dalekiego Polesia dojść z pomocą walczącej oblężonej Warszawie, po drodze tocząc dwukrotnie zwycięskie,
walki z oddziałami Armii Czerwonej pod Jabłonią i Milanową. To tragiczny symbol polskiego września. To symboliczne losy oddziałów polskich, które musiały bić się albo między oddziałami niemieckimi i sowieckimi, albo z jednymi i z drugimi. Przypomnijmy dramatyczne losy samodzielnej grupy operacyjnej KOP-u generała Orlika Rickemana, który przez 15 dni bije się, przedzierając między oddziałami Armii Czerwonej. Taki był także polski wrzesień. Panie generale, kapitulować to niemożliwe. No i niestety ten go przytulił, wziął go, powiedział, zobacz, ile mamy pocisków, po parę na karabin, albo w ogóle nie ma, musimy skapitulować. Ten miał, płakał, a oficerowie w sztabie wycierali z oczu. Do szkoły w Serokomli, która jest miejscem dowodzenia 13. Niemieckiej Dywizji, pobitej poprzedniego dnia przez żołnierzy grupy Polesie, przybywa wraz ze swoimi oficerami generał Kleberg. Niemcy ciągle jeszcze ostrzeliwują polskie oddziały. Nie mieści im się w głowie, że żołnierze grupy Polesie poddają się. W tym ostrzale Polacy ponoszą jeszcze duże straty. Generał Kleberg ustala warunki kapitulacji z niemieckim dowódcą generałem Otto. Polski dowódca ostrzega lojalnie Niemców, że udzielił zezwolenia na przebijanie się oddziałom, które nie zechcą kapitulować. Składając swój karabin, z którym nie rozstawałem się nawet na chwilę, ucałowałem go. W krtani coś mnie ściskało mocno, łzy grubymi kroplami spływały mi po twarzy. Płakałem. Trudno mi było w to uwierzyć, że to prawda. Przecież Niemców odparto na wszystkich odcinkach pola bitwy. Żołnierze chcieli się bić. Niektórzy prawie w szoku, z zaciśniętymi zębami, z bronią jeszcze w ręku, nerwowo kręcili się po lesie, jakby szukali jakiegoś wyjścia. U wszystkich widziałem łzy w oczach, a niektórzy płakali jak dzieci. Po kilku godzinach dół był załadowany bronią, przykryty ziemią i trawą i posadzone na nim rosły małe świerki. Chwilę tę przeżyłem chyba najgorzej w swoim życiu. Rano Kleberg wraca do swoich oddziałów i pisze ostatni rozkaz. Warszawa padła, nim doszliśmy. Mimo to nie straciliście nadziei i walczyliście dalej. Wykazaliście hart ducha i odwagę w masie zwątpień i dochowaliście wierności ojczyźnie do końca. Dziś jesteśmy otoczeni. Amunicja i żywność są na wyczerpaniu. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili. Każę zaprzestać walki, by nie przelewać krwi nadaremnie. Dziękuję wam za wasze męstwo, za waszą karność. Wiem, że staniecie, gdy będzie potrzeba. Przyszedł rozkaz, żeby się pomyć, ogolić, schludnie, żeby wyglądać. Swoją broń to zakopowaliśmy, gdzie się tylko dało, bo mieliśmy do cholery zdobycznie broni niemieckiej. Pamiętam, że blisko kościoła, kościół już był spalony, stali niemieccy oficerowie, to chyba pułkownicy. I obok była taka kupa, na którą żołnierze nasi rzucali broń. Niemiecką broń. Trzeba przyznać, że Niemcy nas salutowali, bo to było poddanie ich na honorowych warunkach. Co oni sobie myśleli? Pewnie cholera, coś niedobrego, bo z wielkim chrzestem, z nieszczęściem, z zajadłością rzucaliśmy ten sprzęt niemiecki, wie pan, na tą kupę. To tylko chrzest się roznosił. O godzinie 10 następuje wymarsz do niewoli pierwszych polskich oddziałów grupy Kleberga. Poddaje się ponad 1250 oficerów i około 15 tysięcy szeregowców. Niemiecki generał Otto dopytuje się gorączkowo generała Kleberga, czy kapitulują wszystkie oddziały. Kiedy ten potwierdza, dowódca niemiecki oddycha z wyraźną ulgą. To faktyczny koniec działań wojennych na terenie Polski, znanych pod nazwą kampanii wrześniowej. W trakcie pięciotygodniowych walk poległo 70 tysięcy polskich żołnierzy i oficerów, 130 tysięcy odniosło rany, około 400 tysięcy dostało się do niewoli niemieckiej,
a około 200 tysięcy do niewoli radzieckiej. Za granicę do tworzonych na zachodzie polskich sił zbrojnych przedostanie się 85 tysięcy ludzi. Straty agresorów były przez nich ukrywane i do dzisiaj nie znamy dokładnych liczb. Według oficjalnie podanych Niemcy stracili przeszło 10 tysięcy zabitych, 30 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu odniosło rany. Armia Czerwona straciła 737 zabitych i 1863 rannych. Wszystko wskazuje na to, że dane te były zafałszowane i w rzeczywistości znacznie większe. Niemiecka armia w kampanii poniosła dotkliwe straty w sprzęcie. Zniszczeniu uległo około 400 dział i moździerzy, przeszło 1000 czołgów i samochodów pancernych oraz ponad 300 samolotów. Straty te uniemożliwiają Hitlerowi dokonanie jesiennej inwazji na zachód. Dzięki temu Francja i Anglia zyskają czas, by przygotować się do wojny. Niemcom ani Rosjanom nie udało się aresztować rządzących krajem i głównodowodzących siłami polskimi. Wszystkie instytucje rządowe zeszły do podziemia albo znalazły się u boku swoich sojuszników. Nikt nie podpisał z agresorami aktu pokoju i nie ogłosił zakończenia walk. Przeciwnie, już we wrześniu na zajętych terenach powstają, na razie niepowiązane ze sobą, liczne organizacje niepodległościowe. Scalone później stworzą najpotężniejszą podziemną armię świata. Mimo terroru obydwu współpracujących ze sobą na wszystkich szczeblach okupantów, nazistowskiego i komunistycznego, Polacy odbudują w podziemiu całe swoje państwo. W podziemnych warunkach powstaną agendy rządowe i namiastka parlamentu z reprezentantami opcji politycznych, wydział sądowniczy, organizacje kształcenia i pomocy oraz przede wszystkim podziemna armia. Olbrzymi wysiłek włożono w działalność propagandową i informacyjną. Wydawano kilka tysięcy tytułów różnych czasopism, z których największe dochodziły do nakładu kilkuset tysięcy. Polacy będą również prowadzić z Niemcami wojnę psychologiczną. Jako jedyni na świecie wydadzą ulotki i pisma w języku niemieckim, kolportowane wśród hitlerowskich żołnierzy. W ramach podziemnego państwa powstanie też Rada Pomocy Żydom. Jedyna organizacja podziemna w Europie niosąca systematyczną pomoc prześladowanym osobom pochodzenia żydowskiego. W 1944 roku podziemna Armia Krajowa liczyła ponad 300 tysięcy stałych żołnierzy i była to największa podziemna armia w okupowanej przez Niemców Europie. Poza niezliczoną ilością zbrojnych wystąpień swoich regularnych oddziałów przeprowadzi ponad 6 tysięcy zamachów na różnych przedstawicieli okupantów. To daje średnio ponad 3 zamachy dziennie przez cały okres okupacji. Armia Krajowa przeprowadzi między innymi wywiad na rzecz aliantów oraz dokona kilkudziesięciu tysięcy aktów sabotażu. Ja paliłem magazyny, ja wysadzałem pociągi urlopowe niemieckie, paliłem samochody na terenie Warszawy nawet. Przecież ja byłem cały czas w dywersji. No, to jakiś cel w tym był, no i to była kontynuacja walki z Niemcami po prostu. Polscy żołnierze w ramach regularnych sił zbrojnych będą walczyć prawie na każdym froncie II wojny światowej. Ci, którzy uciekną z okupowanego kraju, będą walczyć na zachodzie, w Afryce i na Dalekim Wschodzie. Ci, którzy przeżyją pobyt w rosyjskich łagrach, po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej zasilą armię walczące we Włoszech oraz w Rosji i w Polsce. Nieliczni dojdą do Berlina. Czy opowiadana w tej chwili, z tak długiej perspektywy, opowieść o polskim wrześniu powinna się kończyć sceną z 6 października, z Podkocka, składania broni przez 16 tysięcy żołnierzy samodzielnej grupy operacyjnej po lesie i ich odchodzeniu do niewoli niemieckiej? Całe terytorium Rzeczpospolitej jest już wtedy okupowane. Czy też taka pełna opowieść o polskim wrześniu nie powinna się kończyć kilkoma scenami pokazującymi inny oddział Polski, 10. Brygadę Kawalerii,
pułkownika Maczka, która 19 września w rozwiniętym szyku z licznym zdobycznym sprzętem przekracza granicę polsko-węgierską. Ten oddział odradza się później we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii. I już jako pierwsza polska dywizja pancerna wyzwala część Francji, Belgii i Holandii i przyjmuje kapitulację Wilhelmshaven. A w maju 1945 roku pierwsza polska dywizja pancerna, już generała Stanisława Maczka, przejmuje władzę okupacyjną nad 6 powiatami Rzeszy Niemieckiej na zachodnich jej kresach i pełni tę służbę przez 24 miesiące. To inne czasy. Ja to już dzisiaj mówię, to nie moje czasy, nie mój świat w ogóle. Nie mój świat, za długo człowiek żyje po prostu. Już nie powinien żyć, bo to nie mój świat. Tak sobie rozmawiamy, już nie na temat wojny.